160 tysięcy osób ginie co roku w wyniku zmian klimatu na świecie. Te przerażające dane pokazują także, że w ciągu zaledwie 50 lat 1/3 wszystkich gatunków roślin i zwierząt może wyginąć. Wszystko to przez zmianę klimatu. Żeby zahamować najbardziej katastrofalne skutki zmian klimatu, musimy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. I będzie to możliwe, jeżeli zainwestujemy w rozwój energetyki odnawialnej i w zwiększenie efektywności energetycznej. Zużycie energii zwiększa się nie tylko przez zwykłych obywateli naszej planety, którzy ciągle zapominają o wyłączeniu ładowarek z kontaktów czy też telewizora. Wina leży także po stronie przemysłu. Wiadomo o tym, stwierdzono nawet, że z chwilą, kiedy nastała era wielkiego przemysłu, to ten klimat nam się zmienił. Przemysł zużywa surowce naturalne, trzeba je wykopywać, trzeba je przetwarzać. To wszystko powoduje to, że klimat nam się zmienia. Oczywiście najważniejsza jest tutaj rola państwa i systemowe rozwiązanie tego problemu, ale każdy z nas w domu może wymienić żarówki na energooszczędne, może wymienić sprzęt na energooszczędny i pamiętać o tym, żeby wyłączać urządzenia elektryczne wtedy, kiedy nie są one używane. Nasza planeta powinna być dla nas najważniejsza. Bez niej nie ma nas. Podobnie uważa Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Rola przemysłu jest kluczowa. To przemysł przede wszystkim jest odpowiedzialny za produkcję wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, w tym właśnie gazów cieplarnianych. Bardzo popularna ostatnio kwestia dwutlenku węgla. Ona zyskuje coraz większą uwagę ze strony zarówno międzynarodowych organizacji, jak i ze strony biznesu. I kluczowe jest, aby właśnie ci, którzy mają największy wpływ na to, w jaki sposób traktujemy środowisko, mogli nauczyć się zapobiegać takim zmianom. Pomysłów na ochronę naszej planety jest wiele. Potwierdza to Dariusz Garnowski, dyrektor browaru Tychy, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania. Około 10 lat temu uruchomiliśmy nowoczesną kotłownię gazową, która ograniczyła w diametralny sposób emisję CO2 oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery. Od ponad 6 lat ponadto w okolicach kotłowni gazowej eksploatujemy bardzo nowoczesną podczyszczalnię ścieków, w której biogaz jest wykorzystywany do spalania w naszej kotłowni gazowej i udział biogazu w całkowitym zużyciu ciepła wynosi od 10 do 15% w skali roku. Michael Jackson w swojej pożegnalnej trasie koncertowej This Is It chciał pokazać swoim fanom, jak ważna jest nasza planeta i dlaczego należy o nią dbać. Niestety koncert nie doszedł do skutku, ale film będący relacją z przygotowań obejrzało kilkadziesiąt milionów ludzi.